W zespole szkół w Krynce odbył się wojewódzki finał turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych. Do udziału w nim przystąpiło 19 drużyn, które wygrały eliminacje powiatowe. Powiat łukowski reprezentowała drużyna z Krynki, gospodarz tegorocznego finału wojewódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. No niestety dzisiaj troszkę pogoda pokrzyżowała plany organizatora. Dzieci jeżdżą na rowerach na torze przeszkód, ale w sali, miało to być na powietrzu. No i jeszcze jedna konkurencja, która miała być rozegrana, a nie była, to jazda po miasteczku ruchu drogowego, ale udało się też rozegrać konkurencję pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym organizatorem turnieju, tak wojewódzkiego, jak ogólnopolskiego, bo zwycięska drużyna, przypomnę, że będzie reprezentowała województwo lubelskie w turnieju ogólnopolskim, głównym organizatorem jest Polski Związek Motorowy. My jako policja oczywiście wspomagamy, wspieramy tą inicjatywę, zaszczytną inicjatywę, gdzie jest popularyzowane bezpieczeństwo w ruchu drogowym już od najmłodszych lat. Turniej wygrała drużyna ze szkoły podstawowej z Zalesia z powiatu bialskiego. Gospodarze, czyli drużyna z Krynki, zajęła trzecie miejsce. Zespół szkół w Krynce ma bardzo duże i doświadczenie w organizacji tego typu turniej, bo już przypomnę, że od kilku, nawet kilkunastu lat, z tego co pamiętam, te turnieje na etapie powiatowym się odbywały tutaj w tej szkole. Też oczywiście uczniowie i szkół podstawowych i gimnazjalnych zdobywały dosyć wysokie lokaty na turniejach wojewódzkich. No a w tym roku udało się zorganizować turniej wojewódzki właśnie w tej szkole. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą na to, żeby ten turniej odbył się tutaj w Krynce, jest pani wicedyrektor, która właśnie sama przygotowuje dzieci do tych konkursów też już od wielu, wielu lat. No i oczywiście pan dyrektor szkoły, który chętnie podejmuje się wszelkiego rodzaju pomocy w tym zakresie, a że bezpieczeństwo w tej szkole jest bardzo ważne, no to widzimy na każdym kroku, poczynając od tego, jak dzieci dochodzą, dojeżdżają do szkoły w kamizelkach, co bardzo rzadko się zdarza, żeby wszystkie dzieci, mówię o wszystkich dzieciach, w ten sposób się zachowywały. Ogólnopolski turniej zostanie rozstrzygnięty w czerwcu, a już w przyszłym roku kolejna edycja turnieju i kolejna okazja do poznawania przez uczniów zasad ruchu drogowego.